kupiona, tylko żebym się nie pomylił z tymi, która kamera do czego była, co i jak, która pierwsza, która druga, która czwarta, która piąta, która jest najlepsza, która jest dobra, która jest zła, którą polecam, której nie polecam. Praktycznie wszystkie polecam. Na początek wszystkie są dobre. Też budżetowo wam opowiem po prostu, ile kasy za jaką trzeba dać. A ja sobie tutaj nastawik wolne, nie? Bo muszę tak jakoś, nie? Tu w tle plakacik. Coś źle jest, nie? Coś głowę mam za wysoko. Co tu się dzieje z tą kamerą, panie? Panie majster, jak to tutaj tu u ciebie to wszystko wygląda? Dobra, no już gotowy jestem, to lecimy z materiałem, co tam, nie będę już przeciągał. Kto nie wbił piony? W 2017 roku kupiłem pierwszą moją kamerkę. Była to właśnie GoPro 5 Black. Zaraz ją włączymy. Służy mi do dzisiaj. Łapie ostrość ta moja stara kamera, czy nie? Nie łapie. To jest kamera, która nagrywa w 4K. Może zacznę od baterii. Baterie wytrzymują tutaj na około 1,5 godziny, godzina 20. Widzę was chyba. Bardzo intuicyjna, prosta w ustawieniu kamerka. Na pewno większość z was zna te kamery. Dużo ludzi nagrywa tymi kamerkami. Jedyna wada tej kamery to jest po prostu łapie dźwięk, szum, wiatr, po prostu no, jeżeli chodzi o mikrofon wbudowany w tej kamerce, no to słabo wychodzi. Jeżeli chodzi o obraz, to jest w porządku, ale w porównaniu znowu z tym, co teraz wypuszcza GoPro, no to już tą jakością odbiega, nie? Od tych nowszych modeli, a zaraz wam opowiem o tych nowszych modelach też. I tą kamerką nagrywałem do sierpnia, od marca 2017 do sierpnia. 6 sierpnia miałem wypadek na Supermoto, no i po prostu ta kamera po tym wypadku no, upadła i no, nie było tak dobrze z nią. Ale ubezpieczyciel, po prostu, bo to nie z mojej winy był ten wypadek, no oddał mi pieniądze, ale zanim oddał, to nie miałem czym nagrywać. No i kupiłem za 650 zł kamerę, taką zwykłą GoPro Session, bez żadnej numeracji, to jest GoPro Session. Nie Black, nie to, tylko po prostu GoPro Session. Kamerka, która bateria wytrzymuje na około 2 godziny, nagrywa Full HD, dwa ustawienia mamy, dwa zakresy pola widzenia tej kamery, czyli szerokie i wąskie. Jeżeli chodzi o kolory i jakość, no nie robi szału ta kamerka, ale na początek po prostu do vlogów może być. No wiadomo, GoPro 5 na pewno będzie lepsza. Co jeszcze o tej kamerce mogę powiedzieć? No już nie mnie nagrywam, ale po prostu no, długo mi też służyła. Zwłaszcza rajderom, którzy ze mną jeździli, o Daniel ją miał na kasku, czy Sławas, to po prostu tą kamerkę właśnie zakładaliśmy. No jakościowo, no obraz, no wiadomo, no. Ale na pewno będzie lepsza od tych kamerek, które macie tam do 300 zł w marketach. I jedyny mankament tych kamer, dwóch, co mnie zawsze po prostu... No brakowało mi tego, brakowało mi wejścia na mikrofon. Trójka, czwórka, jakoś te wejścia miały na mikrofon. Od piątki już po prostu nie szło podpiąć mikrofonu. Być może jakieś adaptery, ale po prostu nie. No, ciężko było, także no, z tych kamer, jak gdyby można powiedzieć, zrezygnowałem. I w 2018 kupiłem pierwszą Sony 200. A kupiłem Sony 200 dlatego, że właśnie to wejście na mikrofon, o to mi właśnie chodziło.
czy chciałem poprawić po prostu do vlogów głos, żeby ten głos był nagrywany, bo no tu z GoPro 5 no nie szło nagrywać tego głosu. Szumy wiatru, po prostu wszystko tam, wszystko łapały te GoPro. No i zacząłem kręcić vlogi ze zwykłego tam mikrofonu, tam nie wiem, za 7 zł. Coś tam wychodziło, ale po prostu już dla mnie to było lepiej, bo było słyszalne w ogóle cokolwiek mówię. Wiadomo, obroty silnika też zakłócały ten głos, wiatr już mniej. Miałem ten mikrofon przy samej buzi, często, gęsto po prostu się nagrywało mój oddech, jak byłem zmęczony. Po prostu też no, wszystko te mikrofony łapały, jeżeli miałem te właśnie takie tam za 7 zł, czy tam za 15. A potem oczywiście jak kupiłem mikrofon droższy, tam przypuśćmy, nie wiem, za 100 zł, 150, no to już to było trochę lepsze, ale już się śmialiście, że mi tutaj wiewióra wystaje, bo te poduchy takie wielkie miały, te włochy, te mikrofony. I na tamten czas, 2018, to była dobra kamera. Budżetowo niedroga, bo 650 zł. No nie wodoodporna. Ale całkiem nieźle nagrywała. No też Full HD, to nie jest akurat 4K, to jest Full HD. Do tego jeszcze monitorek na pasku jest, obudowa, ale problem z mocowaniem. GoPro, do GoPro więcej znajdziecie po prostu jakichś tam zaczepów. Łatwiej zaczepić jest na kask czy gdziekolwiek GoPro. Dużo macie tych akcesorii, a do Sony po prostu tego nie ma. Ale ja byłem zadowolony z tego, tylko oczywiście mocowanie boczne na kasku wchodziło w grę, nie idzie jej zamontować tak, ani tutaj pod daszkiem. Można tak. A ja już potem miałem różne systemy tutaj mocowania i do gogli, i na taśmę. No widzieliście na filmikach, nie? Srebrna taśma to u mnie podstawa, do dzisiaj ją włożę w bagażniku. No i tu się zaczęła właśnie moja przygoda właśnie z tymi kręceniem kamerą Sony. No i za jakiś czas kolega mówi, słuchaj, no jest bardzo dobra kamera, nie, Sony czy X czy 1000. No i ja sobie mówię, tak się zastanawiałem, mówię, no warto w tą kamerę zainwestować, no mówi 4K, że tamto, no super. I pokazywał mi produkcję w ogóle tam na YouTube'a. Ale to się niczym nie przekłada, że ktoś tam jakieś produkcje. My jeździmy motocyklami, quadami i po prostu u nas to jest nie do końca to, co ktoś poleca, nakręca, nie wiem, jakieś krajobrazy, że to nadaje się dla nas kamera. No ale dobra, tu jeszcze chciałem wam o tej kamerze powiedzieć. Bateria tutaj starcza na dwie, czasami 2,5 godziny. I właśnie też jest plus tej kamery. Co jeszcze? No jednym prostym naciśnięciem też się ją tutaj włącza od tyłu. No tu obiektyw w tej kamerce jest naprawdę mały w porównaniu do GoPro. No można powiedzieć, że jest taki sam obiektyw. Ale właśnie ta X czy 1000 ma większy, zaraz do niej przejdziemy. Głos, jako głos z samych mikrofonów lepiej łapie dźwięk niż GoPro, to na pewno. No i w obsłudze jest trochę gorsza, mamy mały monitorek, tak? Spróbuję ją odpalić. Odpaliła. No i tutaj też jest proste, intuicyjne menu, tylko trzeba po prostu trochę się naklikać. No usuwanie filmów z tej kamery, no to też nie jest rzeczą łatwą, bo trzeba z monitorkiem, najlepiej po prostu sobie do adapteru kartę wstawić i ściągnąć. I co jeszcze? Zauważyłem, że z Sony 200, na przykład jak ściągam filmiki, szybciej się ściąga niż z GoPro. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy gorsza jakość, czy co. No, ja tutaj nagrywałem 1080x60 tą kamerą. No i ten kolega no tak mnie namówił w sumie. Wyłączenie tej kamery to jest tutaj trzeba
trzy razy naklikać, żeby ją wyłączyć. Ale dobra. No, zainwestowałem, kupiłem Sony 4K 3000X. Czy coś się zmieniło przy tej kamerce? No, obiektyw większy, kolory może ciutkę lepsze. Głos podobny jak z tej Sony 200. No ale już odpalanie tej kamery po prostu dwoma guzikami. Trzeba sobie tutaj nadusić on, odczekać 5 sekund i dopiero wtedy nagrywanie. Jak wyłączymy nagrywanie, ona odczeka 5 sekund i się sama wyłączy. Też dostajemy do niej monitorek. Bateria też wystarcza na ponad 2 godziny. I to jest też zaleta tej kamery. No i też mamy wejście na mikrofon. Ale czy warto inwestować 1800 zł w kamerę 4K na YouTube'a do nagrywania filmików? Po 2 latach czy 3 użytkowania stwierdzam, że nie warto. Tą kamerą akurat teraz Kuba nagrywa. No, lepsza jest na pewno od tej Sony 200, ale ustawić tu 4K to ja nie potrafię. Jeszcze nigdy tu nie nagrywałem na 4K, nie? Na Full HD tak, jest opcja. Nie wiem, jaka tu, co tu trzeba zrobić, żeby po prostu w 4K to nagrywało. Ale pisze 4K, nie? No i waga, no, jest ta kamera jest cięższa. No i wiadomo, no, obiektyw gabarytowo jest też większa. No i tutaj możemy każdą kartę do tych Sony wrzucić, nie tylko Samsunga, bo GoPro 5 na innej karcie no nie chce pracować, ona musi mieć Samsunga, bo trzeba wydać 300 zł na kartę, a nie 150. Chociaż teraz widziałem, że te karty pamięci chyba spadły na dół ceny. No tak widziałem. No dobrze. No to można powiedzieć, kończymy etap Sony. No i teraz w zeszłym roku mówię sobie, kupię GoPro 8. I powiem, co mi się najbardziej w tej kamerce podoba. To, że naprawdę piękne kolory ta kamera oddaje. No normalnie super. Jest takie ustawienie, ja na to mówię Active View, tu piszę coś Active City, ale ja mówię na to Active View. To jest tak, rozdzielczość 27x60. Pokażę, może będzie widać, nie wiem, czy ostrość złapię i pokażę. I po prostu to jest tak świetne, najeżdżając 20 cm na jakiś tam przedmiot, tak jakby to było z lotu ptaka, ona nagrywa. Bateria, powiem, że nawet na spokojne te 1,5 godziny nagrywania też starczy. Co jeszcze mi się tu podoba? No, intuicyjność w ogóle tego menu, nie? Jest naprawdę prosta. Nie łapie tak tego wiatru, nie? Jak w czasie jazdy. Musi naprawdę centralnie mikrofon, nie wiem gdzie oni ten mikrofon teraz dali, przestawili, ale naprawdę, no, poprawili to naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście, no, nie ma tutaj wejścia na mikrofon. Także no nie korzystam to z mikrofonu, ale jeżeli tutaj dam na brodę przy wycięciu tutaj kasku, nie, no to po prostu słychać to, co mówię. Oczywiście w tym nowym Aerochu tego nie słychać, ale w tym starym słychać, bo są większe otwory i bliżej jest buzi ten dziób, bo jest po prostu ten kask mniejszy. Potrafi się zacinać, nie? Potrafi się zacinać. To już mi się parę razy zacięła. No ale ta kamera już jest na przykład z tym, no to jest już cała obudowa, nie? Tu już nie trzeba po prostu nic. Fajne też jest, że mamy w jednym miejscu i baterię, i kartę, i wejście do ładowania, czy tam do ściągania filmów.
ósemka GoPro po prostu mi się podoba, nie? To jest przepaść między GoPro 5 a 8. Nie miałem wcześniej jeszcze tak pośrednich tych numerków tych GoPro, czyli tam 6, 7, dopiero 8. Czy bym kupił 9? Nie wiem. Chyba nie. 8 starczy. No i tą w promocji kupiłem za 1500 z dwoma bateriami, tam ze wszystkim, bo wiadomo, 9 wypycha wszystko. Także no to są moje wszystkie kamery, którymi nagrywam w czasie jazd. A teraz to jest właśnie ta Akuba Sony 3000X. No i od czasu do czasu, wiadomo, jak tam jakaś się popsuje, to mamy 200. No 5 już bym nie chciał nic nagrywać, nie? Tak samo tą kamerą. Czyli te kamery chcę sprzedać, ale jakoś nie mogę. Nie wystawiłem nigdzie, ale spoko. No i tak to wygląda z kamerami u mnie. Myślałem, że do takich też wykorzystam tą Sony do streamów, ale tam jakość naprawdę jest bardzo słaba. Także jak macie jakieś pytanie odnośnie kamer, no to piszcie w komentarzach, to na wszystkie odpowiem. To nara, hejo, trzymajcie się, piona! 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 Nie wiem. Nie znam się tak na kamerach, słuchajcie, tylko włączyć, wyłączyć, ściągnąć, zrenderować. Tak to jest, przyjacielu. Mówią mi, że nagrywam filmy na YouTube, ale efekt za efekta sobie zrobiłem. No. Także każdą z tych kamer wykorzystywałem. A tu się bawię Lumixem normalnie.